Witamy w Urywkach Historii, kujawsko-pomorskich Urywkach Historii, a będziemy opowiadać o bitwie pod Szczytnem, bitwie mało znanej z czasów kampanii polskiej 1939 roku. W dniach od 9 do 12 września 1939 roku żołnierze 61. Pułku Piechoty z Bydgoszczy, z 15. Dywizji Piechoty oraz z Batalionu Obrony Narodowej Nakło powstrzymywali natarcie Niemców, którzy próbowali z tej strony dotrzeć w okolice Kutna, w okolice Bzury. Bitwa pod Szczytnem jest epizodem właśnie bitwy nad Bzurą, słynnej bitwy kampanii polskiej 1939 roku. Właśnie żołnierze z 61. Pułku Piechoty przez kilka dni w tym miejscu, w tej miejscowości powstrzymywali natarcie Niemców. Dało to możliwość właśnie generałowi Kutrzebie wykonania natarcia nad Bzurą, które, jak wiemy z historii, uratowało Warszawę przed szybką klęską we wrześniu 1939 roku. Polscy żołnierze powstrzymali natarcie Niemców, ale okupili to stratami ponad 130 polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani w miejscowości Boniewo i teraz właśnie tam się udamy. Żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Szczytnem pochowano w Boniewie, niewielkiej miejscowości oddalonej od Szczytna o kilka kilometrów. Tutaj powstała mogiła zbiorowa, w której znalazło się właśnie 130 żołnierzy polskich poległych w czasie bitwy pod Szczytnem. Dzisiaj o to miejsce dba lokalna społeczność. Znajdują się tutaj tablice z imionami i nazwiskami poległych polskich żołnierzy. Jesteśmy w miejscowości Bożymie. W tym miejscu również upamiętniono bitwę pod Szczytnem. Upamiętniono walki 27. i 15. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego z września 1939 roku. Znajduje się tutaj pomnik oraz pamiątkowa tablica. Co ciekawe, ten pomnik tak naprawdę powstał w czasie I wojny światowej i upamiętnia niemieckich żołnierzy, którzy polegli w czasie bitwy pod Włocławkiem na początku I wojny światowej w 1914 roku. Ten pomnik przetrwał pierwszą wojnę, okres międzywojenny, drugą wojnę światową i tutaj właśnie wykorzystano te miejsce, aby upamiętnić bitwę pod Szczytnem. Co ciekawe, ten pomnik powstał w miejscu, gdzie pochowano poległych żołnierzy w czasie I wojny światowej, a dzisiaj te miejsce upamiętnia żołnierzy walczących w bitwie pod Szczytnem. Zapraszamy do oglądania kanału Urywki Historii oraz odkrywania historii województwa kujawsko-pomorskiego.